Mamy przyjemność zaprosić wszystkich miłośników dobrej zabawy na Dni Gminy Cmolas, które w tym roku odbędą się 29 i 30 czerwca. 29 czerwca to jest sobota. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na basen za 1 grosz w godzinach od 7 do 22. 30 czerwca Stadion Sportowy w Cmolasie i tutaj rozpoczęcie imprezy już o godzinie 15. W tym dniu urządzenia rekreacyjne dla dzieci będą gratis. Również będzie zapewnione bogate zaplecze gastronomiczne dla wszystkich uczestników tegorocznych Dni Gminy Cmolas. O godzinie 16 będzie kolorowy zawrót głowy, czyli program dla dzieci. Podczas tego programu przede wszystkim nie zabraknie gier, konkursów z nagrodami oraz wspaniałej zabawy. O godzinie 18 na scenie rozpoczną się prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży z gminy Cmolas. Następnie wystąpi zespół ludowy Cmolasianie. Ja tylko nadmienię, że grupa ta powstała w 2002 roku, a celem jej utworzenia było przede wszystkim odtworzenie dawnych zwyczajów i obrzędów, jakie niegdyś towarzyszyły mieszkańcom Cmolasu. Od samego początku zespół ten działał bardzo prężnie, opracowując coraz to nowe scenariusze widowisk obrzędowych oraz przygotowując bogaty repertuar muzyczny. I tak również będzie podczas tegorocznych Dni Gminy Cmolas. Zespół wystąpi z bogatym repertuarem, na który składają się przyśpiewki ludowe i pieśni biesiadne. Na scenie również zagra kapela Cmolaskie Chłopoki. Jest to młody zespół, powstał on w roku 2016. Grupę tworzą Seweryn Kosiorowski, Filip Kosiorowski oraz Adam Dragan. Zespół ten wykonuje muzykę ludową towarzyszącą polskim tańcom ludowym z dużym powodzeniem, gdyż zdobył pierwszą nagrodę na 52. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 2018 roku. O godzinie 19.30 serdecznie zapraszamy na muzyczny koktajl Mariusza Kalagi, który jest wokalistą muzyki pop i country. Jest autorem utworów takich jak Jedna z gwiazd, Nie zapomnę tamtej nocy czy Do widzenia skarbie mój. O godzinie 21.00 zaprezentuje się gwiazda Disco Polo zespół Cleaver. Jego utwory to m.in. Za oknem deszcz, Pokaż jak się kręcisz czy Moje ciało oszalało. Zespół ten powstał w 2002 roku w Ciechanowie. Założycielem tej grupy jest Cezary Hajdacki. W zespole grają i śpiewają również Dariusz Szczepański, Arkadiusz Spociński i Jarosław Szmigielski. O godzinie 22 tradycyjnie będziemy podziwiać fajerwerki, a później wszyscy zainteresowani będą mogli potańczyć przy dźwiękach kapeli Rockside. Serdecznie zapraszamy.